Ja gwiazdą nie jestem i nie chcę być. Nie mogę pani nie zapytać o Witolda Prykosza, bo razem z panem Witoldem spędziliście jako... 20 parę lat. Tak jest, jako mostowiakowie, prawda? To trudny bardzo jest partner. Tak. Bo on jest z ogromnym dystansem, ale myśmy się lubili i właściwie szanowali bardzo. Ja się oczywiście odczesałam na afro, jak to wtedy było modne, jakiś piękną... chustę założyłam. Aha. A tu przychodzę, każą mi zagrać Babę od gnoju. Wychodzi młody aktor, bierze tutaj z kieszeni, wyciąga telefon. O, jaka ty jesteś ładna. Ja mówię, nie, ze mną nie. I mam jeszcze plan, jeszcze chciałabym wiele rzeczy zrobić, ale już wiele się nie da. Andrzej Sołtysik, zapraszam. No i właśnie jesteśmy. Kolejne spotkanie w programie Gwiazdy Sołtysika. Dzisiaj wybór oczywisty i jednoznaczny. Gwiazda polarna, gwiazda najważniejsza, gwiazda najwyższa, gwiazda lśniąca i błyszcząca. Proszę bardzo, to ona, pani Teresa Lipowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Od razu chcę sprostować. Ja gwiazdą nie jestem i nie chcę być. Jestem uczciwą aktorką, która pracuje 66 lat w zawodzie, lubianą, ale nie gwiazdą. Naprawdę? To mi nie odpowiada. Aha, rozumiem. No dobrze, rozumiem słowo uczciwa aktorka. To jest aktorka pracująca, tak? Oczywiście. I dająca z siebie wszystko, nie idąca na łatwiznę, tak? Jak rozumiem. Tak jest, tak. Mhm. Tego mnie nauczył mój ukochany Jurek Antczak, który był asystentem w szkole teatralnej. Aha. I on nauczył nas etyki zawodu i pracy do utraty sił z najmniejszej roli, żeby wydobywać to, co jest naj... A od siebie dajesz 200%, nie 100. Tak, tak, tak. I to mi się przez te 66 lat mojej pracy... I to była etyka teatralna, teatralna. W pracy w teatrze. Tak, tak. Bo teatr polega na tym, że jest codziennie, jest wieczorem, przychodzi publiczność, a rano jest próba, prawda? Tak, dokładnie. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, a tak. Więc to jest te 4 godziny próby, przerwa i ten spektakl. Wielu z was aktorów właśnie mówi, że to jest święto. Jerzy Kamas, świętej pamięci, mówił, że przychodzi sobie na godzinę wcześniej i lubisz być w stroju, w kostiumie i lubi sobie posiedzieć w tym stroju i poczekać godzinę. Widzi pan, to już tego młodzi zupełnie nie mają. Aha. Ja się również tego, oprócz Antczaka, nauczyłam w Syrenie od pani Ireny Kwiatkowskiej na przykład, która przychodziła i rzeczywiście właściwie na 20 minut przed rozpoczęciem była gotowa, ubrana, a jeszcze taki, dodam, bardzo dla mnie miły gest, przychodziła do mojej garderoby, pukała, czy już jest moja koleżanka? No i moja koleżanka była tak nobilitująca, no tak. Bo to jest profesjonalistka. A ona była przecież innym pokoleniem, jakby różnica wieku była ze 20 lat, prawda? Tym bardziej to, ta koleżanka, tak? Tak, 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 to było dla mnie. Irena I Kwiatkowska. Się tego od niej uczyłam. Irena Kwiatkowska, świetna aktorka, rzeczywiście wiskomika nieprawdopodobna, ale podobno taka piła, jeśli chodzi o charakter, że nikomu nie przepuszczała, nie dopuszczała żadnych szwindli na scenie. Szalenie, ona parę lat w Teatrze Nowym gościnnie występowała. I panią Dulską, którą ja z nią grałam, i Klub Kawalerów, i paru innych. Także byłam z nią w bezpośrednim teatralnym kontakcie. Tak, tak, tak. Że ona, bo co innego, jak już później poszłam do Syreny, to były takie, jak to się mówi, trochę numery. To było monolog, to była piosenka, tak, tak, inne formy. A tu był teatr, były te cztery ściany, jak to się mówi. Jedna otwarta i bardzo dużo jej zawdzięczam, bardzo dużo. Aha. Bardzo uczciwa, wspaniała, profesjonalna aktorka. Absolutnie tak. Kobieta pracująca, 40-latka, tak? Obserwowała pani panią Irenę, prawda? No to też było coś niesamowitego, co ona wyprawiała z tymi monologami. Nie, no w ogóle to jest... Bardzo uzdolniona artystka. Tak, a Jerzy Antczak. I jak Antczak, to oczywiście musimy mówić też o jego żonie, prawda? Jadwidze Barańskiej. Myśmy z Jadzią razem zdawały do szkoły. No właśnie, do tego chciałem nawiązać, że oni obecnie w Kalifornii, tak? Tak, ona bardzo chora jest. No wiem, tak, już wiekowa.
No wiekowa. Dziewczyna. Tak jak ja. Przepraszam. Może ona jest ze 2 lata starsza, okay, rzeczywiście. Bo ja miałam 20 lat, jak skończyłam studia i poszłam do teatru mając 20 lat. No tak, tak, pokolenie, które przeżyło, które przeżyło wojnę i nadrabiało zaległości. Tak, tak, różnie, tak, tak. Różnie to maturę zdawaliście. W różnych, tak, w różnych okresach. A ona zdawała razem ze mną. Tego roku nie zdała, ja zdałam. I dopiero na przyszły rok przyszła, a tak żeśmy się umówiły, że ja jeździłam tam zresztą do niej, opowiadałam co w szkole, co przerabiamy, co robimy. Także ona się w jakiś sposób... Nie załamała. Nie załamała i pięknie zdawała następnego roku i jasne. Oczywiście... A obserwowała pani ich miłość i zakochanie Antczaka i Barańskiej, bo to taka para, prawda, odwieczna, no, para, od zawsze. Para. Znaczy, on zakochany w właśnie. Niej do obłędu. Jadzia, tak. Natomiast ona zawsze była z takim dystansem do wszystkich. To nie była taka bardzo, oj tu bratłata. No była pani z dystansem i nie dlatego, że była jakaś ważna czy coś takiego. Taki miała charakter. Ale póki byli tu w Polsce, to żeśmy się jakoś kontaktowali. No zresztą parę dni temu dostała, no nie parę dni, tylko na, chyba na święta. Na święta. Tak, ostatnie Boże Narodzenie. Dostałam przepiękne życzenia od Jurka. Takie. No zresztą w książce swojej też tak jakoś ładnie się o mnie wyraża, bo wie, że ja chcę do bólu, a mogę prawie wszystko. Tak, to prawda. Tych wielkich postaci w pani życiorysie jest mnóstwo. Pani Irena Kwiatkowska pojawiła się ad hoc, zaraz potem Jadwiga Barańska, ale nie mogę pani nie zapytać o Witolda Prykosza, bo razem z panem Witoldem spędziliście jako... 20 parę lat. Tak jest, jako mostowiakowie, prawda? To trudny bardzo jest partner, tak. Bo on jest z ogromnym dystansem, ale myśmy się lubili i właściwie szanowali bardzo. I ja jak nawet mu zwróciłam uwagę, bo on tam lubił sobie czasem przekląć, jak przyszedł tak ostro. Ja mówię, Wituniu, tutaj jest nie pod kioskiem, tylko jesteś z kobietą. O kur... tak, no dobrze. Także sobie z nim dawałam radę. No to profesjonalista, także on grał, także się... Ja bardzo lubię, jak mnie słucha aktor. Ja muszę nauczyć się słuchać. Tak. A to właśnie dlatego taka zgrana para, że my oboje byliśmy naprawdę profesjonalistami. Tak. A jak był początek M jak miłość, to był taki casting albo próba, zdjęcia próbne, żeby pan i pani stali się mostowiakami? Castingi były. Oczywiście ja zostałam zaproszona na ten casting, gdzie była pani Łebkowska, gdzie był Rysio Zatorski. A w ogóle to też tak trochę... Od Rysia się zaczęło. Od pana Zatorskiego reżysera? Tak, no. Bo z Rysiem robiliśmy jego etiudę jakąś filmową, robiliśmy. Potem pracowałam w Kuchni Polskiej, w paru, w których on był drugim reżyserem. No i któregoś dnia, że się spotkaliśmy się na ulicy. Ja szłam zresztą gdzieś po syna do przedszkola czy coś takiego. A, cześć, cześć, u ciebie słychać, to o to wiem. O kurczę, przecież ty jesteś na ty jutro przyjdź na casting, bo on z Łebkowską jakby zaczynał to wszystko. Tak, 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 tak. No tak. To ja, jeszcze śmieszna rzecz, bo powiedzieli, że to taka ważna postać, przyjdź. No więc ja się oczywiście odczesałam na afro, jak to te wtedy było modne, jakąś piękną chustę założyłam. A tu przychodzę, każą mi zagrać babę od gnoju niemalże i na wsi i z taką, więc ja dostałam tekst, myślę, że aha, to mam to i to powiedzieć, a to właśnie było jakieś ochrzanianie męża, bo jeszcze nie było wtedy Prykosza. Tak. No, po tego chustę sobie zawinęłam naokoło te i poszłam na całość, ponieważ mnie się wydawało, że ja zawsze jestem, byłam i jestem aktorką charakterystyczną. Serio? Tak, tak. Ja właśnie wszystkie moje role właśnie były pod tym, aczkolwiek nie, bo grałam Tytanie, bo grałam Balladynę. Klasyka, no właśnie. Tak, więc to nie były tylko, ale bardzo lubiłam tak od kulisy do kulisy, jak to się mówi, grać. No i tam zostałam, że tak powiem, zauważona.
Czyli, przepraszam, potrzebna była jakaś szarża aktorska na tych zdjęciach próbnych, no to co pani opowiada, że poszła pani. Bo kobieta od gnoju? Bardziej od sadu przecież jest ta. Od sadu też. Ale mieliśmy owce. Tak, także tam też. I od gnoju też. No tak. Ale bardzo to było cudowne, także mi to odpowiadało. Tak, i nadal jest. Czyli ci mostowiakowie, seniorzy, pan i pani, to rolnicy, wieś, prowincja, Polska, tak jak my wszyscy z chłopów, tak? Tak, oczywiście, od korzeni, jak no to się mówi. Także zaczęliśmy, teraz mnie córki i wnuczki tak troszeczkę na miastowo ubierają, tak. A to tam mi coś inaczej mówię. Mam jedną córkę pielęgniarkę, drugą córkę sędzia, więc na planie się robi tak bardziej już kulturalnie. A Witold Pyrkosz, jaki był jego stosunek, albo wasz stosunek w ogóle do tej młodzieży aktorskiej, która tam się pojawiała? I w sensie dosłownym, dzieci i nastolatki? No, za dziećmi Pyrkosz nie bardzo przepadał, bo go denerwowały, bo to musiało być wszystko zrobione. Przepraszam, tak. Ochrzaniał ludzi tak, jak potrzebował. Mhm. Natomiast ja, ponieważ zawsze bardzo kochałam dzieci, bardzo kochałam ludzi, kocham, miałam zawsze bardzo dobre stosunki. I Witka w jakiś sposób tak zmiękczałam na jego ostrości, ale bardzośmy się do końca jego życia szanowali. Czyli znowu on był taka brzytewka, a pani właśnie ten element łagodzący. Tak, to na pewno. Tak też na tym to polegało też to małżeństwo, prawda? On był seniorem, był tą głową rodziny, siedział we właściwym miejscu przy stole. I to było jedyne miejsce. Tak jest. A potem przez rok po jego śmierci nie pozwoliłam nikomu usiąść. I cały serial, najpierw siadał syn, czyli Kacper Kuczewski, potem jak odszedł, to ja siadałam i teraz nikt inny nie może usiąść, tylko ja. No właśnie, to było charakterystyczne, tak. Witold Pyrkosz. Na takim zderzeniu charakterów i podejścia aktorskiego chyba dobrze jest grać z kimś, z takim partnerem. Z dobrym aktorem. Tak, że można dużo rzeczy rozegrać, oczywiście, tak? Oczywiście. Ty do mnie, ja do ciebie, jak rozumiem. Tak jest. Rozmawiać prawdziwie, a nie czytać tekst. Wychodzi młody aktor, bierze tutaj z kieszeni, wyciąga telefon. O, jaka ty jesteś ładna. Ja mówię, nie, ze mną nie. Tekst musi być nauczony i przemyślany wcześniej. Dobra, czyli... I wtedy ja mam z tobą rozmowę. Tak. Ja muszę wiedzieć, co robiłeś, a nie, że coś tam mi pokazali, że dzisiaj mam powiedzieć. No młodzi się szybko uczą, to mówią. Nie, nie, i w tej chwili starają się przy mnie. Czyli to też jest taka szkółka aktorska, ten M jak miłość, korzystając z wiedzy seniorów. Nie, ja się aż tak nie wtrącam w interpretację. Chociaż czasem u tych moich młodych coś zauważy i niektórzy przyjmują. Niektórzy. No właśnie, jak sobie myślałem o tym naszym spotkaniu, to zakładałem, no moglibyśmy ponarzekać na tych młodych aktorów z panią Teresą, ale nie będziemy narzekać, bo jesteśmy pozytywni. Oni są różni, bardzo różni. Im więcej komuś sodowa, że tak powiem, woda do głowy uderzy, bo ma jeden serial, drugi, tam to trudniej z nimi dojść do porozumienia, bo oni wiedzą lepiej. Ale bardzo wielu jest bardzo pokornych i wcale nie takich najstarszych, nie starszych, tylko właśnie z tych młodszych. Ja mam z wieloma bardzo fajny kontakt. Czyli ta uczciwość aktorska, o której pani wspomniała, występuje wśród tych młodych, tak? Bo to ważna kategoria. Wie pan co, jak obejrzę naszych tych kolegów, bo oglądam odcinki, mówię, przepraszam cię, muszę ci coś powiedzieć. Mnie się zdaje, że w tej scenie czy tam coś, to tak było. Tego reżyser nie mówi, reżyser patrzy na całość. A jak ja sobie wypatrzę, powiedzmy, że tu coś mi nie gra, tu coś mi zaiskrzy za bardzo i przyjmują te uwagi. No właśnie, i to jest cenne. Pani Tereso, chciałem też zapytać o pani życie codzienne, życie seniora, seniorki. Czy dotyka panią samotność, jak ze sprawnością, jak z zajętością, jak z życiem towarzyskim? Może nam pani opowiedzieć? Starość jest straszliwa. I bez względu na to, czy tak jak ja, mając te 86 lat, jednak mam tu w głowie dużo młodziej,
I mam jeszcze plan, jeszcze chciałabym wiele rzeczy zrobić, ale już wiele się nie da. Po prostu się nie da, bo gdzieś czy wyjeżdżać, czy jakieś projekty. Ja już do teatru nie chcę. To jest za ciężki tekst, za późno wracać. No, to są te ograniczenia, które... To jest choroba, że ja tego nie mogę. Aha. I tu są te załamania, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie mogę robić i pewne choroby na przykład mnie dorywają te w wieku starczego, ale jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Tak chciałabym do przodu jeszcze. Jestem samotna, odkąd 17 lat temu mój Tomek Zaliwski, mój mąż, najkochańszy zresztą, zmarł. To jak jestem w domu, to jestem samotna. Aha. Mam oczywiście wspaniałego syna i jego rodzinę. Jesteśmy w kontaktach takich dobrych, także, ale samotność każdego dopada, a zwłaszcza wtedy, jak się gorzej czuje. Aha. Bo jeszcze jako tako, jak się, ale teraz nagle, ale tu mi strasznie krzyż nawala, a to mi noga, a to mi głowa. I w takich momentach siadasz w tym fotelu, nalewasz sobie, no może nie ziółka, ale w każdym bądź razie wody mineralnej, żeby cię potasowo i magnasowo i wtedy jest ciężko, że już tak szybko. Ja sobie zdaję sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, 5 i 10 też, no bo w końcu Danusia Szaflarska umarła dosyć późno. Ale że to już jest końcóweczka i to dobija. Aha, no dobra. I ta codzienność, jak się wygląda, to jak? Że wstaje pani rano i powiedzmy nie ma planu zdjęciowego, to jest możliwość obejrzenia czegoś w telewizorze, potem wyjścia na spacer, tak? Tak, ja nie bardzo lubię wychodzić na spacer, że tylko na, ja jestem tak zadaniowa. Wymyślam sobie na przykład, że ten chleb tutaj to jest bardzo dobry, ale jak pójdę 3 ulice dalej, to tam w tym drugim to jest dużo lepszy. I tam idę wtedy po ten chleb, ale mam zadanie. Dobra. A tak, żeby chodzić, mam kijki, z tymi kijkami też chodzę. Aha. W każdym bądź razie rano przede wszystkim sobie dłużej śpię. Super. Znaczy może na tyle śpię, ile sobie poleżę, tam się wyleniuchuję. No. No, a później no po prostu robię sobie jakieś śniadanko i idę po sklepach gdzieś. Tak. To, co potrzebuję, aczkolwiek teraz coraz gorzej z chodzeniem jest, bo już są właśnie te starcze kłopoty. Dolegliwości, tak. Tak. Takie kręgosłupowo tam. Ale w każdym razie staram się za wszelką cenę wyjść. Chociaż mi czasem bardzo źle. Uwielbiam w tej chwili krzyżówki. No. Zawsze lubiłam, ale nie do tego stopnia. I Hanka Bielicka, która też jest moim przykładem, troszkę innym, ale jest. Ja się bardzo dużo w tej Syrenie nauczyłam. To wcale nieprawda, że tylko w teatrze wielkim można się nauczyć. Od ludzi tego typu można. Więc ona jak przychodziła, również była na 45 minut przed przedstawieniem już ubrana. I siedziała i rozwiązywała krzyżówki. I mówiła, kochana, to jest najlepszy gimnastyka mózgu. To tak przecież się nazywało, to pamiętasz, to nie. Ja teraz bardzo dużo rozwiązuję krzyżówek. Gratulacje. To może jakiś quiz, występ w wielkiej grze z jakiegoś powodu. Niekoniecznie. Sama pani mi mówiła, że w M jak miłość to już nie jest tak, że ma pani naście dni zdjęciowych, tylko 4, 5, 6, tak? Bo tak jest. Tak się toczy ten wątek. Czyli wtedy jest jakieś zajęcie i wtedy, jak rozumiem, limuzyna podjeżdża. Się cieszę. Podjeżdża limuzyna wtedy. Po panią Teresę? Nie, już teraz proszę, jak już chcą mnie gdzieś, to proszę pod dom i nie, odwiedzić. Chodzi mi o plan M jak miłość. Przyjeżdża limuzyna, zawozi na plan, no w końcu to też najpopularniejszy serial i najważniejsza postać w tym serialu. No już teraz nie. Już teraz nie. To jest taka postać, którą się pamięta, jak od czasu do czasu gdzieś się pojawi. Jak ja wyjeżdżam gdzieś, spotykam się z was ze starszymi ludźmi, mówią, bez pani nie ma serialu, bo to są ludzie, którzy mnie sprzed tych 20 lat widzieli, że ja miałam 15 dni zdjęciowych i wtedy byłam naprawdę jedną z głównych ról. Tak jest. A teraz po prostu daję tyle, ile można. No dobrze, ale to jest
taki fajny wysiłek, że te dni zdjęciowe nadchodzą, koniecznie, prawda? Koniecznie. To są długie dni zdjęciowe? Długie dni? To jest od rana do wieczora no, wtedy? Różnie. Aha. Czasem jest 10 godzin, czasem jest mniej, czasem jest 6, 8, okay, tak. No ale ja to, jak jestem tam, to już jestem szczęśliwa. No, przypuszczam. Jestem. Zresztą ten serial już, jeżeli ciągle żeśmy zaczęli tak. mówić na ten temat, on mi naprawdę, ja mu bardzo wiele zawdzięczam. Mhm. On mi otworzył drzwi do wielu, wielu różnych miejsc ze swoją popularnością. Ta postać jest pisana bardzo cieplutko. Mhm. Wobec tego ludzie mnie bardzo lubią, przyjmują z ogromną radością, jak przyjeżdżam. Ja jestem szczęśliwa, bo jeżdżę tam w różne zakamarki Polski, no, większej, mniejszej. O tak, jak bardzo lubię z tymi ludźmi, bardzo. Dostaję mnóstwo prezentów, jakieś serweteczki robione, jakieś aniołki, bo ja aniołki zbieram, już mam ponad 200, pewno 50. Także ja bardzo lubię, bo ci ludzie przychodzą na mnie, do mnie. Aha. Nie jest to koncert, nie jest to sztuka, aha, tylko spotkanie z panią Teresą Lipowską. Tak jest. I te osoby, które przyszły, to przyszły, żeby mnie ze mną się spotkać. Tak ja jest, jestem tak, przeszczęśliwa. Czy ich jest 50, czy ich jest 150. Aha. Tak, i wtedy co, widzi pani po tych twarzach, jak oni tak napierają tym wzrokiem, tam się przyglądają, pytają, sprawdzają? Bo najpierw tak, ja mówię, tak, czekają a potem tak, a potem są pytania z widowni. Aha. Także bardzo, bardzo to jest mi potrzebne, bardzo lubię, tylko teraz już za daleko nie jeżdżę, bym trochę męczą, bo to tam parę godzin się jedzie, potem koncert, tego samego dnia się wraca. Już no tak, po 85 roku zaczęłam myśleć o tym, że to jednak... Tak jest. Bo pani pobiera emeryturę z ZUS-u od słusznego momentu. Nie będę mówić ile. Dobrze, przemilczmy to rzeczywiście. Tak, bo ja bardzo wcześnie poszłam, także tak, to w ogóle... Tak. No tym niemniej są właśnie te honoraria aktorskie przynajmniej na poziomie... Przepraszam, ale jak ja panu powiem, że ja biorę 200 zł za audycję, aha, to nie jest tak dużo. Za audycję, czyli co? A tych audycji w tej chwili nie mam już dużo, bo raczej wszystko jest przewidziane dla młodszych. I teraz babcie to są 50-letnie, a nie w moim wieku. Tak. Ale to nieważne. Radio kocham ponad życie. Mam przepiękny, wielki Splendor. To jest taka nagroda, którą dostają według tamtej komisji najlepsi. Ja mam ten wielki Splendor. Brałam udział w niezliczonej ilości teatrów Polskiego Radia. I to właśnie za Teatr Polskiego Radia dostałam tą nagrodę. Tam śpiewałam, tam robiłam dobranocki dla dzieci i bardzo to lubiłam. Ta przestrzeń, to radio daje, że ci reżyser nie siedzi na głowie, tylko omawiamy mniej więcej co ja, chociaż nie ze wszystkimi. I robisz to, co ty uważasz za stosowne. No i to jest cudowne. No i to też... Takie życie między radiem, teatrem tu w Warszawie, między ulicą Malczewskiego, a Syrena się mieściła. Przepraszam, gdzie był teatr Syrena, o którym pani wspominała? Gdzie był kabaret Dudek? Był tu, na Nowym Świecie, tak? No tak. No tak, właśnie. Te wszystkie, że też życie towarzyskie, prawda? Radio pozwala, pozwala spotkać wiele osób. Jak pani mówi o takiej formule jak audycja i słuchowisko i powiedziała pani Teatr Polskiego Radia. Z wielkimi ludźmi się spotykałam. Właśnie. Ja nie zapomnę, zresztą to muszę powiedzieć, jeżeli mówimy o radiu, jeżeli jeszcze mogę. Proszę, proszę. To jak przyszłam tylko do teatru, zresztą to był Teatr Ludowy na Pradze, już teraz dawno nie ma tego, to grali akurat Przepióreczkę Żeromskiego, uciekła mi Przepióreczka. I tam tą Smugoniową, ale już grali dawno, już schodziło to, a ja dopiero przyszłam do teatru. Wyżykowski grał jeszcze Przełęckiego. No, także nie zawsze gościnnie, ale w każdym razie grał, ja go oglądałam też. I ja myślę, Boże, jak bym strasznie chciała to zagrać, ja już nie ma możliwości. I nagle ze 20 lat chyba po przyjściu w ogóle do teatru, do radia, jest telefon. Marysia do mnie dzwoni, taka nasza ukochana inspicjentka, i mówi: Tereniu, mogłabyś dzisiaj przyjść, bo tu wszystko jest nasze komandzie. No nie mogłabym. No i przychodzę. I nagle stanęłam, bo patrzę na stole, uciekła mi Przepióreczka.
A ja tą przepióreczkę umiałam na, prawie na pamięć, bo przychodziłam prawie na każde przedstawienie. No a kto go reżyseruje? Pan Opałek. A kto jest w obsadzie? No, tu jest Smugoń Łomnicki, Cholubek Przyłęcki, księżniczka Mikołajska. Aha. I mnie się zachęło po prostu, bo usiadłam z nimi. Łomnicki takim... Też trudny w obyciu. Tak, ja z nim grałam, byłam do współczesnego zaproszona. Aha. Kolejny z największych polskich aktorów, prawda? Potęga ciemności. Aha. Ale jakoś mi się dobrze z nim grało. Aha. Ale tu, no więc oni tak tam dosyć tak, co ta pani może. Aha. A ja po tych wszystkich osłuchaniach prawie zaczęłam im mówić ten tekst z pamięci. Oni zaczęli, zaraz, ale jak to? No ja opowiedziałam coś. No poszło mi tak, że Tadzio wyszedł na końcu, jak żeśmy zrobili audycję. Mówi, no kochana, bardzo to mi się podobało. No to już była wielka nagroda. Była, no tak. A też miała pani... Więc mówię, z takimi ludźmi się spotykałam w tym radiu, cudownymi. Tak. No właśnie. Jak to mówimy, radio naszego życia, prawda? To zawsze tak. Łomnicki i Cholubek. Jak się do pani zwracają ludzie? Bo tu słyszę Tereniu, koleżanki i przyjaciółki Tereniu. Różnie. A mąż, jak się zwracał? Serduszko. Pan Tomasz? Serduszko, tak? Serduszko. A pani do niego? Misiu. Tomasz Zaliwski. To większość taki. On był większość misiem. Jest taki. Przecież no. Pan Tomasz Zawiski, przepraszam bardzo, chłop charakterny i fizycznie, no, co najmniej bardzo fajny, tak, i głos, jak dzwon. Głos miał piękny. Jak dzwon, rzeczywiście to pamiętam. Prawda? On tylko się nigdzie nie wpraszał, no tak. Dlatego za dużo, grał filmów bardzo dużo, ale raczej jakichś takich właśnie drugoplanowych raczej. Tak. No, także był bardzo wrażliwy i bardzo, bardzo... nie pchający się, że tak powiem, łokciami do przodu, ale był to cudowny człowiek, absolutnie prywatny, wspaniale. Właśnie wyglądał na takiego twardziela, był wrażliwy, ogromnie kochał rodziny, był prawym człowiekiem do bólu. Mówimy o czasach komuny, prawda, a nie czasów, kiedy mamy jakąś taką wolność, tak? Tylko tak, bycie tak. prawym tak. znaczyło bardzo wiele, coś bardzo ważnego być prawym wtedy, prawda? Wielu był bardzo, to był najuczciwszy człowiek, jakiego znałam. I myślę, że w stosunku do mnie też byliśmy sobie, to było bardzo udane małżeństwo, aczkolwiek bardzo różne. Aha. Dwie połówki jabłka, ale jak ja zawsze mówię, jedno zielone, drugie czerwone. Każde miało troszeczkę inne poglądy, ale bardzo spasowane to jabłuszko było dobra. Po przekrojeniu. A głową rodziny kto był? No, w sprawach waszej. Dziecka, gospodarskich, ja. Tak. A w sprawach takich poważniejszych, motoryzacyjnych, tam jakichś wyjazdów, coś. On prowadził samochód, ja też oczywiście, ale mniej. Jakieś załatwianie, jakiś bank, jakieś coś, to wtedy już. No i mi bardzo pomagał czasem, bo ja na przykład robiłam ogromne święta dla całej rodziny. No to tam rozawijał rękawy i tam coś robił. Ale na ogół się do kuchni nie mieszał. Cudowny, wspaniały człowiek, który jest ze mną ciągle. Jak mam coś czasem zrobić nie tak, to myślę, że Tomek by pewno kiwał głową, że nie. I bardzo często mi w drobnych sprawach oczywiście, nie w jakichś zasadniczych. I przypominam sobie, co by on mógł powiedzieć. Aha. I on wtedy się pojawia w myśli? Ja jakoś jestem obstawiona zdjęciami, wie pan. Aha, dobra, w domu jestem obstawiona jego zdjęciami. Jak się wstaje z łóżka, to pierwsza rzecz na ścianie naprzeciw jest jego i mojej mamy portret. I to po prostu daje mi, mam oparcie. Okej, tak. I to są anioły, tak? Które są, to są moje anioły. Tak. I że wtedy, jak pani powiedziała, Tomek o mężu, mówi coś, czy tylko pokazuje głową, czy tylko patrzy? No to ja przez przenośnik powiedziałam. I po prostu przypominam się, jak on by zareagował na te sprawy. I wtedy by... Pojawia się też w pani świadomości głos pana Tomasza? Tak. Ten taki mocny. Tak.
Świetny głos, naprawdę. No. Mistrzowie i wzory. Czy pani Teresa Lipowska w młodości miała mistrza, wzór albo może jakąś idolkę do naśladowania? Dlaczego pani poszła w aktorstwo? Ktoś się pani podobał? A nie, w aktorstwo to poszłam od czwartego roku życia. No to wiemy. No. Bo to było to właśnie od początku wszystko, co doszło. Nie, nie, ja specjalnie nikogo nie naśladowałam. Później starałam się brać przykład, tak jak panu mówiłam, z uczciwych, dobrych, profesjonalnie takich stuprocentowych aktorów. Mhm. A bardzo wielu w życiu spotykałam takich właśnie. tak. Na przykład Dudek, kabaret Dudek, bo też bardzo, bardzo dobrych parę lat pani spędziła w tym kabarecie. Za tej kurtynki wychodziliście wszyscy. Gdzie byście się tam mieścili? Tak. Nie bardzo. Zwłaszcza, druga część kawiarni, tylko kawałeczek był. No zwłaszcza, że jeszcze był na przykład Kobuszewski Jan, który trochę wzrostu miał. Zasłaniał świat. tak no, jest? To bardzo moje wielkie, wielkie szczęście, że tam trafiłam. Spotkałam wspaniałych ludzi. Spotkałam się spojrzenia prosto w oczy widzom, bo na scenie to masz, nie masz, tam jest czarno, nic, a tu siedzą ci te 2 czy 3 metry i trzeba patrzeć i zainteresować na tyle, żeby nie miał prawda, takiego wyrazu twarzy. No. Bardzo i pojechałam z nimi pierwszy raz i raz jeden do Stanów, Batorym. Więc to były takie, no z Dudkiem to była bardzo wielka przyjaźń była nasza, aczkolwiek ja tam prywatnie, bo tam wiem, że różni aktorzy do niego przychodzili, ja raczej domowych nikt, natomiast jak jeździliśmy na przykład gdzieś dalej na koncerty z Dudkiem i on jechał samochodem, bo on nie lubił pociągiem, ani tego, mówi, pojedziesz ze mną, będzie mi smutno samemu. No ja mówię, dobrze. Chociaż tak, no ale z przodu siedziałam, trochę jak wariacko jechał, mówię, wysiadam. Ale właśnie mnie prosił, a nie kogo innego. I to nie ze względów jakichś erotyczno tam jakichś, tylko myśmy byli przyjaciółmi. Naprawdę? Tak. Okej, ale on był szefem tego przedsięwzięcia, tak? Tak, takim sprawcą, twórcą, reżyserem, dyrektorem, prawda? Wszystkim. No właśnie. Tak, I też mocna ręka do takiego rządzenia, prawda? Twarda ręka. Bo ja wiem, czy twarda. Jego się tak szanowało, że nie można było robić coś nie tak, jak on chce. No tak, sam fakt, że nazwa kabaretu to kabaret Dudek, od pseudonimu pana Dziewońskiego, czyli autorskość, a wokół same wielkie gwiazdy, ale występują pod szyldem Dudka, prawda? Tam rzeczywiście i Gajos, i Michnikowski, i Kobuszewski, i Gołas, i Lipowska. Pokora. Tam przechodziło bardzo dużo osób. Takim trzonem, no to by oczywiście Dudek, Kobuszewski, Gołas i Michnikowski pewnie. I Michnikowski. To była jakby taka... I do tego się dobierało. Co roku się dobierało na przykład inną dziewczynę młodą. No i Kwiatkowska oczywiście. Kwiatkowska, tak. Co dzień, to była Wiśniewska, to była Adriana Godlewska, to była Rylska. No bardzo dużo tych młodych dziewczyn tam przewijało się. No i myśmy się też tak jakoś tam zaprzyjaźnili ze wszystkimi. Niesamowite. No właśnie, bo kabaret Dudek i z drugiej strony starsi panowie to są dwa kamienie węgielne z polskiego kabaretu i na tym stoi cała reszta, prawda? No właśnie. Podobno kiedyś pan Dziewoński powiedział, jest kabaret Dudek, a potem długo, długo nic. Tak troszkę po swojemu. On taki był. Tak. Jego takiego trzeba było przyjmować, bo on taki był trochę. Tak. I grupa młodych ludzi w Zielonej Górze z końcem lat 80-tych, 90-tych założył właśnie kabaret Potem. Kabaret Potem, słynny kabaret Potem. Dlaczego Potem? No bo Potem, bo Dziewoński powiedział, a potem długo, długo nic. No i oni, proszę, i tam jest Kołaczkowska stamtąd. Nie wiem, czy pani kojarzy, no musi pani kojarzyć. Kołaczkowska, jak ma na imię Kołaczkowska? Joanna Kołaczkowska. Świetna artystka, dzisiaj kabaret Hrabi. A, tak, to już wiem. No, bardzo inteligentna sztuka. To jest inteligentne. Tak, bo niestety nie wszystkie kabarety oczywiście przyjmuje do wiadomości. Jasne. Natomiast oni właśnie zaczynali jako ta młodzież taka, rewolucję robimy, zwalimy z sokołów stare pomniki. Bardziej wy się śmiejcie, a nie ja się będę śmiał na scenie. Spada mu spódnica. Już się śmieje. No właśnie. Nie, to nie o to chodzi. Tak.
Pani Tereso, a jak pani przyjęła wiadomość o zwolnieniu Kasi Cichopek z Telewizji Polskiej, z prowadzenia programu Pytanie na Śniadanie? Jej sprawa. Aha, no dobrze. Poradzi sobie? No, na pewno. Z tego, co widzimy w tych mediach, to no. Szczęśliwa. Wciąż miłość kwitnie. Obecnie zdaje się w Rzymie, czy coś takiego. Wie pan, ja się swoimi kolegami, ich prywatnymi sprawami właściwie nie zajmuję. Oczywiście mam tak, że przychodzą do mnie i bo tak ludzie trochę przychodzą do mnie ze swoimi tam kłopotami, zmartwieniami, ale tak, żeby wiedzieć coś, mówić na temat kolegów, w porządku. Aha, no dobrze. Ale pytam o Kasię, bo Kasia bliska pani z powodu jak miłość oraz wielokrotnie deklarowała, że wnuka pani, żona. No właśnie, zaakceptowana, prawda? Przez Mostowiakową. No właśnie, i że też jej talenty się rozwijają, no a w telewizji tyle zmian, prawda? I doszło tam do poważnej zmiany. No i Kasia jakby padła ofiarą tego. Ale nie przychodziła porady do pani w tej sprawie. Nie. To zupełnie było oddzielone, tak? Nie. Myśmy się bardzo lubiły i bardzo żeśmy były zawsze sympatycznie nastawione do siebie, ale do jakichś takich prywatnych spraw. To ja zresztą bardzo rzadko to. Okej. Okay. Parę razy pojawiło się tuż imię i nazwisko pani Ilony Łebkowskiej, królowa polskich seriali, scenarzystka, producentka i też autorka tych początków, prawda, M jak miłość i kilku innych seriali. Pani się z nią wtedy zetknęła na początku? Tak. I potem ona już była tą osobą, która pisała panią postać, prawda? No przede wszystkim potem napisała ze mną książkę. Do tego dojdziemy, tak jest, ale najpierw ta postać, ona ją... Tak, pisała i po prostu... Na początku myślę, to nie była tak rozbudowana ta postać. Mhm. Myślę, i tu jestem zarozumiała, że tak trafiłam w tą postać, którą ona sobie tam wymyśliła i napisała, że zaczęła to bardzo, że tak powiem, rozszerzać. Tak. I potem była bardzo zadowolona z moich... Ja zresztą też, ja tam przychodzę jak do domu. Ja właśnie tam nie gram, tylko patrzę, nauczony mam tekst, wcześniej tam powykreślane, pododawane, ale pani Ilona była moją matką chrzestną, takiej mojej popularności. Bo ten serial to mi dał. Zresztą żeśmy później, no teraz niedawno film żeśmy robiły, Uwierz w Mikołaja, to była jej i pomysł, i produkcja. Książki jakieś tam to było opracowanie. No, także spotykamy się od czasu do czasu gdzieś tam. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Wcześniej trochę więcej, w tej chwili ja dużo mniej robię też, bo po prostu tak, bardzo mogę już. Tak, a ona też, pani Ilona też fizycznie już nie zajmuje się odcinkami, tylko je jakoś chyba nadzoruje. Nic. Ilona od 10 lat nic nie. No właśnie, to już jest dziecko nic, wychowane, nic. Prawda? To już jest tylko dziecko 10 lat puszczone samemu, a teraz już Alina Puchała przejęła jakby jej. I to dlatego z panią Iloną postanawia pani zrobić książkę jako rozmowę. Jak mi zaproponowano. Nad rodzinnym albumem. Tak. Nie chciałabym być. Nie chciałam tego robić. No. Akurat wtedy wyszła taka masa książek poszczególnych moich koleżanek i kolegów, nie zawsze dla mnie interesujące, a poza tym czasem po prostu nieprawda. Ja czytałam. Jak to szklanka? Przecież wtedy tutaj stał kubek. To dlaczego szklanka? Myślę, nie, dziękuję. W moim życiu się nie zdarzyło nic tak ciekawego, żeby koniecznie to opisywać. No. I wtedy ten Poznań mi powiedział, na moją 80-tkę akurat powiedzieć, pani Tereso, właśnie dlatego, że nie było żadnych wybuchów, żadnych ekscesów, a pani do tej pory jest tak popularną i tak lubianą aktorką, proszę, wiele osób będzie zadowolonych, jak coś takiego. No ja mówię, dobrze, a kto będzie prowadził ze mną te rozmowy? Bo ja nie chcę takie, że sama piszę wszystko, tylko ktoś ze mną. No tam podają jednego, drugiego, trzecią osobę. Ja mówię, pod jednym warunkiem, jeżeli Ilona Łebkowska zgodzi się ze mną rozmawiać i zrobi to książkę taką na rozmowę, to tak. No i do niej uderzyli.
No i potem ona mówi, wiesz co, nigdy w życiu tego nie robiłam, ale z tobą zrobię. No i wyszło, myślę, dosyć przyzwoicie, bo tak. To jest taka rozmowa między nami i ludzie, którzy kupili, to zresztą wszystkie akurat wyczerpane są nakłady, bo wczoraj dzwoniła taka pani, chciała jakąś tam nagrodę komuś dać, mówi, nie mają już, a nie wiedzą, czy duży dodruk jeszcze by poszedł, bo to jednak parę lat minęło. Tak jest. Także myślę, że... A jakżeście to zrobiły? Przepraszam, jak... Ona nie... przychodziła do mnie na kanapę. Rozumiem. I co, coś było włączane do nagrywania, tak? Tak, tak, tak. Potem ona dała to do opracowania jakiegoś takiego. Potem ona to jakby wzięła w swoje ręce już tak na czysto. No i byliśmy na jakimś jednym, drugim spotkaniu razem. I tam jest zawarty cały pani życiorys, całe życie, tam jest, prawda? Tak, tam jest rzeczywiście życiorys, bo tam są, to nie jest od chronologicznie, tylko jest matka, dzieci, mąż, rodzina, teatr, Dudek, film. Także to jest... I M jak miłość w tym momencie, no, się też pojawić, oczywiście, prawda? Oczywiście, na końcu. Albo takie. Barbara Mostowiec. Tak, także to jest właśnie pisane od... tematami. Więc niekoniecznie jak się urodziłam, tylko potem już miałam. Rozumiem. No tak, bo to rozmowy na kanapie. Bo tak, różne rzeczy na kanapie się mówi. Mnie, tak? Siadała na kanapie. Ale byliście umówione służbowo w tej sprawie, prawda? A nie, że sobie ona towarzysko przyszła, tylko przyszła po to, żeby porozmawiać. Tak. Materiał, to była praca. Się na konkretne nagrania. Na konkretne. I potem herbatka. No. Ona tam zresztą pisze, że to na Lipową przychodziła, to na tam jakąś El Greya, jeszcze coś. No, naprawdę były herbatki albo kawki, ale bardzo uczciwie żeśmy. To jest książka, gdzie ona coś mówi. Ja na przykład mówię, że lubię wodę mineralną taką. Ona mówi, a wiesz co, u mnie w domu piło się tam taką i taką. Także była to wymiana... poglądów, zdań, zwyczajów. Bardzo sympatyczna i bardzo jestem jej wdzięczna. Tutaj, jeżeli ktoś będzie słuchał z jej najbliższego otoczenia, zresztą ona wie, bardzo, bardzo dziękuję jej w ogóle za książkę, no i w ogóle za otwarcie mi życia publicznego serialem. Tak jest. Ale te podziękowania biorą się skąd? Bo mogłaby podjąć pani Ilona inną decyzję, mogłaby inną w ogóle osobę zatrudnić, mogłaby inaczej rysować, nie, pisać. Ja powiedziałam, że tylko ona. Aha. Jeżeli nie będzie, to ja nie piszę tego. Tak, ale tak, to rozumiem, ale chodzi mi o serial, że pani jej dziękuję tutaj publicznie, my się podpisujemy. Dziękuję, że mnie w ogóle wzięła, bo ona była w komisji tej. No wiem, tak. I dziękuję, że mi tak pisała, że ja mogłam się rozwinąć w tym, co ona napisała. No dobrze, ale dlaczego pani dziękuję? Może to ona powinna podziękować, autorka powinna podziękować aktorce, że w tą postać włożyła tyle rzeczy, że ta chciała pisać i miała co pisać. Może tak by należało to zrobić, co? Zaprosimy panią Ilonę, tutaj ją przepytamy z tego. O! Tak zrobimy. No. Bo ja też się znam z panią Iloną i też ją bardzo, bardzo lubię. Też kobieta Harpagan, prawda? Tak, świetna baba. Świetna baba. O, pani Tereso, jak baba, to Rzeczpospolita babska. Muszę panią zapytać. Tam pani jest w tym mundurze Wojska Polskiego. Jak się pani czuła w takim kostiumie? Cudownie. Po tym filmie miała mi taką popularność, później M jak miłość po prostu, ale bardzo dużo ludzi mówi, ja panią kocham ze Rzeczpospolitą. To był po pierwsze film, gdzie każda z nas, aktorek i aktorów, miała swoje 5 minut, które mogła pokazać, co ja mogę, co ja potrafię. Tak. Że to nie jest jakaś tam szósta z lewej, tylko my jesteśmy razem. No. Byłyśmy w wielkiej przyjaźni, nie miałyśmy żadnych konfliktów. Naprawdę, jak się jeździło czasem po przedstawieniu, późno w nocy, to spały zresztą, żeśmy jeździli, bo to tam się kręciło, to jeszcze w tym samochodzie żeśmy gaworzyły. Tak. Potem się szło spać, nie zawsze, bo jeszcze jedna miała do opowiedzenia coś, to na łóżko jednej się właziło i się słuchało, a rano do roboty. I o 3:00 trzeba było jechać do teatru. No właśnie, a tam piękny składzik, piękny wianuszek tych postaci dziewczęcych, Ola kobiecych. Zawieruszanka, teraz bardzo Zawieruszanka, biedna. Wasza dowódca. Olunia kochana teraz niestety.
Delikatna starostka. Pozdrawiam. No, na pewno nie będzie oglądała. Delikatna no, była Zosia Merle, była starostecka, była Himanienko. Krysia Sienkiewicz? Krysia, no oczywiście. Ona czołgiem jechała, no tak, tak przecież co ja mówię. Krysia Sienkiewicz. Było grono osób bardzo różnych i każda z nas mogła sobie, że tak powiem, w swoim kierunku rozwijać rolę. Tak jest. I to było cudowne. I naprawdę nie było żadnych zawiści, żadnych niesnasek między nami. To był cudowny film. A po drugiej stronie ta grupa mężczyzn, aktorów, oni też się nie kłócili między sobą, też byli zgraną. To już nie wiem. Fajną. Oni mieli inne lokum. No tak, oni mieli gorzej w tym filmie, proszę nie pani. Nie wiem, nie, oni po prostu może tak blisko ze sobą nie byli, ale też to była grupa bardzo miłych, sympatycznych ludzi. Jak spotykaliśmy się, to byliśmy naprawdę, no Janek Michulski, Machulski do zjedzenia, ja go uwielbiałam zresztą. Absolutnie. To był taki aktor właśnie spokojny, bardzo, bardzo. Tak, 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 tak. Niby nie, on kończył szkołę, jak ja przyszłam do szkoły. Aha. Mikulski. Stanisław i Machulski no. W tym samym roku kończyli moją szkołę aktorską w Warszawie, w Łodzi. Tak. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Leona Schillera. I to była tylko, tam była aktorska, filmowa, była na Targowej. Tak jest, tak, tak, tak. Ale on właśnie, oni byli, kończyli jak ja przychodziłam. No właśnie, Machulski do zjedzenia, bo rzeczywiście uroczy człowiek, aktor i ta postać w Rzeczpospolitej Babskiej też jest. No te, tam wszyscy byli uroczy. No. Oczywiście jest to bajeczka, no tak, to jest bajeczka, no tak. Ale do tej pory ludzie z przyjemnością na to patrzą. Tak jest, absolutnie, zgadza się. Rzeczpospolita Babska. Polecamy, drodzy Państwo, bo to zacny film. Stary polski film, czarno-biały. Były kiedyś takie filmy, tak, prawda? Tak, a czerni tak. I biel wydobywa więcej z aktorów. Ale jak ładnie był wyczyszczony ostatnio. No tak, no. No on szedł, wie pan, bardzo dużo ilość razy. Na każdego 22 lipca przez wiele, wiele lat na pewno tak, szedł. A teraz na tych różnych stacjach nawet dość często idzie. Tak, tak, tak. Tak. I warto się zatrzymać nad tą... bandą aktorów przy tej komedii. I jeszcze jedna rola, pani Teresa, jeśli pani pozwoli. Maciej Ślesicki robi film Tato w 95 czy 96 roku i panią zatrudnia do tej babci. To jest zła babcia. To jest zła osoba, prawda? Negatywna postać. No, no tak? Jest to teściowa przede wszystkim, no właśnie, wredna. No. Stereotyp? No też jak przyszłam, to też casting oczywiście był. I tak popatrzyli na mnie, a same te takie dobre babcie, ciocie, tak, takie no, to co no. Tutaj taką zołzę. No ale taką scenę zagrałam, że im poszły w nóg w pięty. I bardzo się cieszę, bo to jest jeden, właściwie jedyny, jeżeli może gdzieś tam było coś troszkę, ale gdzie ja grałam postać złą, tak. Ale broniącą swoich racji. Tak. Dlatego jestem zła, bo ty jesteś zły dla mojej córki. Tak, tak, taka jest sytuacja dramaturgiczna. Tak, tak. Tak jest. No. Więc to jest zła, bo tak się nastawiam do tych spraw. Swego czasu bardzo popularny film, prawda? Ten Tato. Tak, bardzo dużo. Bogusław Linda w roli głównej i Dorota Segda, tak? Linda Pazura, Pazura wtedy. Tak, tak. Także to też był taki... No właśnie. No, no hit, jak to się mówi. Hit. Hit tamtych lat 90. w kinach, prawda? Czyli też obejrzany, czyli też nagle panią wiele osób zobaczyło z innej strony i byliśmy zdziwieni. I to świetnie, ale dostawałam takie wiadomości, takich złych niech panie nie gra, bo panie jest tutaj w bieli, a nie w czerni. Okej. No to dlaczego się pani zgodziła na taką rolę? Właśnie, ja koniecznie. Ja bym teraz chciała takie grać. A, dobra. Aktorowi tu jest... Dużo lepiej i dużo może zrobić więcej niż taka ciepła klucha. Tak, to prawda. Łódź się pojawiła, że szkoła filmowa Łódź aktorska. Medal na 600-lecie miasta Łodzi otrzymała pani Teresa Lipowska, prawda? Odznaczenie. Takie wiadomości, tak. To chyba fajne, co? Tak. No, ja w Łodzi spędziłam takie bardzo szczęśliwe chwile, bo zaraz po wojnie żeśmy się właśnie, bo tu w Warszawie nam wszystko zburzyli, do Łodzi, tak. Tam była moja szkoła, tam mój był balet taki, nie, to nietypowy, ale taką też dużo tańczyłam. Była szkoła muzyczna, Maria Wiłkomirska była moją nauczycielką w jakiś czas. Potem szkołę kończyłam, no potem ukochana szkoła, którą kocham nad życie, taka jaka była wtedy. Wtedy co robiliśmy, jacy ludzie byli,
to było zupełnie co innego. Tak. Było mniej propozycji, było mniej rzeczy, które rozpraszały i myśmy się koncentrowali na aktorskiej sztuce. No dobrze, ale życie też było studenckie w Łodzi. Pani Teresa, niech pani mówi. No, przecież, no. Myśmy przychodzili na schody na Targową oglądać filmy, a oni do nas na bale, bo myśmy mieli przecież pałac, no tak, w no którym właśnie. Żeś piękną salę balową. Więc ja pamiętam, jak Romek Polański właził na fortepian i tam próbował robić jakieś dziwne rzeczy. Krzyczał, wołał, śpiewał. Tańczył. No tak, podskakiwał. Tak, tak. Słynął z tego, a pani to potwierdza, prawda? Że charakter Romana Polańskiego był właśnie taki. No to znaczy wtedy tak. Rozwalić tę zabawę, tak? Wtedy zrobić tak, zamieszanie. Być, tak. I być na pierwszym planie. Tak? Ta, no koniecznie, to na pewno. Mały, ale wariat, prawda? Nie, to bardzo fajnie. Wtedy te nasze znajomości były takie właśnie my do nich, oni do nas. I to wszystko było co innego właśnie dlatego, że było mniej propozycji z zewnątrz, wie pan? I myśmy nie musieli, nie, przepraszam, już muszę lecieć, bo tam mam to. O nie, bo już mam drugi serial, to jeszcze gdzieś indziej mam lecieć. To było, myśmy mieli więcej czasu dla siebie. Tak jest, tak, tak, tak. A jednocześnie ten Polański, no powstawało, jakie kino wtedy powstawało, prawda? Jak, jacy zdolni byli ci wariaci, ten Polański, prawda? Przecież ten Nóż w wodzie, jego pierwszy film, proszę pani, to on z Fellinim startował do Oscara, tak? Przegrał, ale z Fellinim. Polański, po prostu zdolny chłopiec. Tak, to prawda. I kochał kino, to zdecydowanie. Lubił kino, to co on robił później, te filmy. Oni wszyscy wszystkie... tam, którzy poszli do szkoły filmowej, oni wszyscy kochali, nie z merkantylnych spraw, powodów, tylko oni kochali kino autentycznie. Myśmy czasem potrafili całą noc przesiedzieć jakieś trzy filmy, które przyszły, bo oni dostawali takie zagraniczne. Przesiedzieć na tych schodach z jakimś tam soczkiem, piwkiem, czy niekoniecznie, i oglądać. Tak, bo szkoła filmowa miała ten przywilej w komunie, prawda, powiedzmy, że dostawała z innych szkół różne świetne, niedostępne u nas kompletnie filmy, a coś takiego jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Wydział Filmoznawstwa korzystał z tego, bo był dogadany mój uniwersytet ze Szkołą Łódzką i myśmy też dostawali z tej Łodzi na jeden dzień film, żeby obejrzeć, odesłać do Łodzi. A oni odsyłali do tej szkoły w Paryżu, która miała kopię. To było niesamowite, jak się z tego korzystało, prawda? I co dawało takie wspólne oglądanie. No wie pan, ile wspomnień cudownych w tej rozmowie z panem. Właśnie lubię od czasu do czasu, rzadko, bo już teraz naprawdę rzadko z kimś się spotykam na wywiady jakieś takie. Ale właśnie w takiej rozmowie jak pan, tu my mamy jakieś wspólne wspomnienia, coś żeśmy razem robili. Tak. Mi tu mówią, że słuchaj, dobrze rozmawiasz, tylko mniej o sobie. Ja mówię, przecież ja o sobie czasem mi się coś przypomni. Nie, i bardzo dobrze. Jak Jacek Braciak tutaj usiadł i mówi, że ruchome kino przyjechało i on zobaczył. Ja mówię, ja też ruchome kino, Nyska, Projektor, Remiza Strażacka. No, ale to na tym polega dobry wywiad, mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Podążaj tam, gdzie idzie rozmówca. Pozwól sobie pójść za rozmówcą. Okej, bądź przygotowany, ale jeżeli rozmówca chce opowiedzieć w innym kierunku, to proszę bardzo, to poleć za nim. Tak jest, tak, tak. Ale tak. Ja panu dużo drogi zboczyłam? Nie. Mam tu wszystko, co chciałem. Powściągliwość w sprawie Młodych Gwiazd, M jak Miłość. W sprawie Kasi Cichopek nie wyciągnąłem z pani nic, dobrze, ale udało mi się porozmawiać z panią o emeryturze i pani powiedziała, jak to życie wygląda, za co bardzo dziękuję pani Tereso, że ten dzień codzienny. To mi się podobało. No i dobrze, że wspomnieliśmy Tomasza Zalewskiego. To ten, bo mu się należy temu, jak to pani go nazywa? Jak to było? Misiu. Siaczku. A tu serduszko. No właśnie, serduszko, proszę państwa, przyszło do nas i mieliśmy je na dłoni. Pani Teresa Lipowska, bardzo dziękuję za to spotkanie. A jeszcze na końcu chcę powiedzieć, jakie on mi przysłał bardzo piękną takie przesłanie. Serce nie ma zmarszczek. I drugie, starość, nie, miłość nie pomaga starości, ale starość, nie, odwrotnie, starość nie pomaga miłości, ale miłość czasem pomaga starości. I to też prawda, żeby się kochać do końca. Jedyną rzecz, którą zazdroszczę ludziom, to jak idzie dwoje staruszków, trzyma się za rękę i są razem.
Tak jest, tak. Ale nie zawsze tak w życiu może się układać. To ostatnie będzie napisane drukowanymi, te dwie sentencje, które Pani tutaj o miłości i starości powiedziała. Pani Tereso, bardzo dziękuję. Życzymy zdrówka, pogody ducha, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy, że Pani do nas wpadła, to dla nas był zaszczyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teresa Lipowska. Andrzej Sołtysik, zapraszam.